Czyj plecak był najcięższy? Rudy, weź rukzak wasz. Doroty. Dorota 23, najcięższy. 23 kilo. Zjem sobie bułkę, to będę... kilo plecak. A reszta po 20, 20 i pół, tak? Rudy, daj na aut fancyś. Kilo? Swając fancyś, 20, a... 22. A kto ma najlżejszy? Ja. Maryla. Ile ma? 18. Super. Ostatnie zdjęcie z modelu. Okej, lecimy. Na razie, pa, pa. Na razie mamy medytację. Ciao. No, fajnie, że to tak wyszło. No, fajnie, że tak wyszło. Ja się zżegnam z wami, tak. Cześć. Jeszcze raz. Dobra. Dredy lecimy. Tu. No to już. Mamy wspaniałą wycieczkę, przeprawę przez Harc. Panował mrok. Dzisiaj będzie panował mrok i idziemy w świetle nie słońca, a w świetle pełni księżyca. Właśnie kierujemy się w stronę Wumberg, w stronę Braunlage, tak? Braunlage, tak to się nazywa? Braunlage, tak, Braunlage. I co? I tam wchodzimy na górę Wumberg. Po to, żeby podziwiać i zakończyć dzień zachodem słońca. Pięknie. Na pewno będziemy mieć pełnię księżyca, która będzie widoczna dosyć wyraźnie. No i nie tylko. Sprzyja nam pogoda. Dokładnie. I co? I rozkoszować się tym, co nas otacza, póki jeszcze jest teraz widno. Właśnie. Super, bo pogodę mamy fantastyczną. Co najważniejsze, będzie nam księżyc dzisiaj całą noc towarzyszył. Dokładnie. Tak więc jest to. A szczególnie podczas kąpieli. Bo po górze Wumberg schodzimy do... kierujemy się do jeziora Odertaich. I tam mamy zamiar zrobić dłuższą przerwę. Nad jeziorem Odertaich będziemy wszyscy się kąpać. Prawie wszyscy. Ja się zastanawiam. Ale nogi na pewno zamoczę. Tu mamy chętnych. Tak jest. Maryla na pewno. Daniel. I jest Sylwia i Dorota na pewno wejdą do wody. Daniel nie ma kąpielówek. A, Daniel nie ma kąpielówek. A co tam? Będzie ciemno. Tutaj! Wchodzimy teraz w dół i kierujemy się na górę Wumberg, ale wchodzić będziemy od tyłu, z drugiej strony. I tam właśnie... tam jest góra Wumberg. Góra Wumberg jest najwyższa góra w Niedersachsen. A po lewej widać Brocken. Teraz może pokażę. O. Tam jest Brocken.
ale ładnie. Zobaczcie, jak kolorowo. Głodna jesteś? No, ja jestem. Ja też jestem głodna. Ale trzeba zjeść, żeby opróżnić nasze plecaki. Doszliśmy do podnóża góry Wumberg i teraz czekają na nas schody. Proszę bardzo. Teraz schodami ładnie. Pamiętam, że Wojtek najbardziej cieszył się wtedy z tych schodów. No, aż mi fakiel pokazał. Nie zdjęcie robiłem. Ja mam to zdjęcie. Nie pokażę. To nie ja. Na samej górze. A my tu byliśmy z Rudim i Daniel, byliśmy o północy. Tak? No nie? No nie pamiętam, ciemno było. No widzisz? Ciemno było. Nie pamiętasz też. Do góry Wumberg. To jest ta wieża widokowa.
Można na nią wejść. Jest... Dzieci mogą później zjechać sobie właśnie po tej rurze w dół. Tu jest restauracja Wumberg Alm. I na dole też jest taka mała, ale otwarte są do godziny 17. Do zachodu słońca mamy jeszcze trochę czasu, bo jest godzina za 10:08. Więc zachód słońca jest w 8:30. Mamy więc ponad pół godziny czasu. No, jak myślisz, będzie zachód słońca? Troszeczkę tak nieładnie wygląda, nie? Trochę chmur się nazbierało. Ale tam może będą, wiesz co, gra kolorów może będzie trochę. Nawet wiesz, jak tak przez chmury... Może przejdzie jeszcze, mamy ponad pół godziny. Ponad... O, tutaj jest... Tu jest Gipfelstürma, tu może też sobie zjeść. Ale też otwarte do 17:00. Dziewczyna, co kocham ją. Znalazłem ulicę, znalazłem dom. Znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Ole! Znalazłem czekoladkę, dziabne se ją. Nie dam na. Leka, leka. Kubuleczki. Zobaczcie, co tu jest. Nie, no tutaj. Kabanosy, no jak nie. Ale ta ma biedronka. Przywacie, a wy co macie dobrego? Wszystko. Ojejkuś. Naleśniki? A co? A? Kawunia? Kawunia? A to piwo się zagotowało. Ale jak fajnie. Kawa emanuje energią nawet na Wumberg, także wyobraźcie sobie, tu jest, tu się dzieje magia. Prysznic kawowy. Thank you.
Proszę bardzo, już latarki przygotowane. Pięknie. Nowa moda. Już zapada ciemność, zmrok. I powoli będziemy ruszać dalej. Zejdziemy z góry w Wumberg i będziemy kierować się nad jezioro Odertal. To nie jest takie proste i niewesołe. Palić papierosy daleko od czosy. Pajam, pam, pam, pajam, pam, pam. Zabawa nie jest zła. Patrzyłaś na drogę? A, ty, zapomniałam. Tu gdzieś, tu musimy iść. A te. Gdzie jesteśmy? Hier. Musimy iść na prawo. Ale ciepła noc. Ciepła, bezwietrzna, super noc. Bezszelestna, żaden ptak nie śpiewa, nic. To jest po prostu coś wspaniałego. Albo? Jakaś chmana ludzi chodzi i krzyczy. I śpiewa. Prosto, 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 tu prosto. I pójść tu prosto. Teraz trzeba zdjęcie ładne zrobić. Kurwa, Polacy zawsze znajdą. Szybko, szybko, szybko. Ty, stukasz się z nami, to chodź. Chodź na orgię. Ja zonaty jestem, ale niżej. Ale się stuknę. Ale też się stuknę z nami. Stuknę was. Czekajcie, jeszcze trzymajcie, trzymajcie, jeszcze trzymajcie. Trzymajcie jeszcze. Nie, nie mogę. Jeszcze ja, nie. W sumie Rudy, fajny jesteś. Ale stuknięcie do razu. Orgia Vandenpel. Orgia Vandenpel. No to mamy. Ty długo będziemy się stukać? Już. A tak, gdybyś ty tak dobrze nie prowadziła tych wycieczek, to bym po prostu szlaka dostała z tymi zdjęciami. Tu masz. Tylko to cię ratuje. Wiem, tak, tylko to cię ratuje. Wiem. No i ludzie, energia jest? Na razie tak. Humor jest? Na razie tak. A skąd? Skończył pić, to nie ma. Jacek? Co? Jak tam twój humor? Nie mam piwa. No kurde, to za szybko wypiłeś. No. Trzeba się pić. Delektować, a nie. Za mało było. To teraz trzeba poganiać i. Wody napić. Dajcie mu piwa z waszego, on wam pomoże. Jeszcze raz. Gdy stumek. Nie odpuszczasz, stokrotka rosła polna. Na nią szumiał gaj, stokrotka rosła polna. A na nią szumiał gaj, zielony gaj. Wszystko dobrze? Nie. Czemu nie? Paci się chce. Od Braun Lage w Wumberg doszliśmy do Königskrug. Przechodzimy teraz tą drugą stronę ulicy. I tak, idziemy tutaj, dokładnie. Tu prosty jest znak.
zbliżamy się do jeziorka. A tu zaraz obok nas. Klap! Ale cwany! No nie, no patrzcie! Pomyślał kurczę o klapkę. Jakiś topielec wychodzi z wody. Patrz. Polędę do kabanosu. Proszę. Tam świec, kurwa, bo muszę zobaczyć, gdzie wchodzę. Ale... Super. Kurde, weszły do wody. Ale zajebiście. Co? A ty weź przykład z kolegów. Fajnie było. Fajnie było. No ja nie mogłam wejść, bo musiałam was filmować. No. Odpoczynek dobiegł końca. Zbieramy się wszyscy znowu. Pół do drugiej. Mamy 21 km. Torfhaus na nas czeka. Torfhaus. Trzeba się rozgrzać, bo zimno trochę. Wilgotno i zimno się zrobiło. Do góry, tak. Idziemy do Torfhaus. Ruszyliśmy z Torfhaus. Mamy godzinę za 15:15. Zrobione 27 km. No i jeszcze jakieś 8 mamy kilometrów na górę Brocken. Gotewik, 4 km na Brocken. To idziemy tak zwanym kolonem Wik.
osiągnęliśmy nasz cel. Wyszliśmy na Brocken, mamy zrobione 35 km. Jest godzina za 10:06. 15 po 6 ma być wschód słońca, ale jak widać, może coś będzie ładnego. Wow, tam w oddali na kamerce niestety nie widać. Piękne światła mienią się miasta Wernigerode. To jest dworzec kolejowy Brockenbahn. Jeszcze wszystko chyba pozamykane. Ale właśnie dotarliśmy. Nie było aż tak pięknego, jak się spodziewaliśmy. Chociaż nie, nie spodziewaliśmy się w ogóle, że będzie cokolwiek. Myśleliśmy, że będzie padać. Troszeczkę słońca czerwonego się pokazało. A teraz schodzimy na dół, ponieważ czeka nas 8 km zejścia z góry Brocken. A dodatkowo, jak widać z tyłu, nadciągają ogromne deszczowe chmury. I jak się czujecie? Fantastycznie, rewelacyjnie. Zmęczeni? Zmęczeni? Nie. Nie, teraz dopiero czułem, że żyjemy. No, oczywiście, nogi dostały po tyłku. Jednak jakby nie było, mięśnie troszeczkę bolą. Teraz mam nadzieję, że będzie trochę lżej, choć będziemy podróżować z górki, także zobaczymy. A jak senność? Bezsenność. 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 Dzień się zaczyna. Dzień się zaczyna. Wieje. Wieje. Wieje, pada i do domu dalej. Żegnamy się z Brockenem. Schodzimy teraz na dół. Idziemy na następne góry. I teraz patrzę na moją mapkę. Mamy zrobione do tej pory w tej chwili 36 km, a na nogach jesteśmy od ponad 12 godzin. Dokładnie 12 godzin i 40 minut. Ura! Czuję się wyśmienicie. I jest godzina w 6:30. To pasuje. Jak będziemy mieć szczęście, to i deszcz nas nie złapie. Richtig hart.
pajacek wezmą. Trudem i potem zdobyty i błotem. Ja co prawda nie zdobyłem, znaczy nie zdobyłem, zdobyłem, ale nie dzisiaj. Nie byłem na Brokenie, po prostu... Ale przeszedłeś noc. Bo Broken jest nudny. Ja to... Ale przeszedłeś noc i ty? No i kuchasz sezonu, nie? I kuchasz sezonu. Jest.